Witamy Państwa, z Wami Eugeniusz Barbier, Łukasz Gela i program Wbrew Pozorom. Dzisiaj będziemy testować nowy produkt firmy Tiambe, ale na początku mamy dla Państwa bardzo ważne pytanie. Kto z Państwa myje naczynia? No, chyba odpowiedź jest jasna, każdy. Ale wtedy powstaje drugie pytanie. Jakiego płynu używa do mycia naczyń? Dzisiaj przebadamy, przeanalizujemy, jak działa płyn do mycia naczyń firmy Tiambe na bazie orzecha mydlanego i weźmiemy do porównania taki płyn normalny ze sklepu. Zobaczymy, który z nich jest lepszy. Każdy z nas wie, że najlepiej się zmywa w gorącej wodzie. Ale my uskładnimy nasz eksperyment i weźmiemy zimną wodę. Łukaszu, sprawdź. Zimna? Zimna. A tutaj? Zimna. Zimna. W porządku. Na początku rozpuścimy w wodzie jedną łyżeczkę płynu do mycia naczyń. Jak wygląda łyżka po kolacji? Bierzemy olej roślinny. Smarujemy łyżkę. Tak, dobrze. I do wody. Zobacz, co się dzieje. No, widać różnicę. No, widać sporą różnicę. Zobacz, jak u mnie odchodzi tłuszcz, a u ciebie co? No, u mnie słabo, szczerze mówiąc. Nawet mogę jeszcze to powtórzyć, ale nie. No, wiesz, takie większe trochę bąbelki odchodzą, ale słuchaj, to chyba ta zimna woda jest naprawdę zimna do tego płynu ze sklepu. A może więcej po prostu tego tłuszczu wziąłeś? Nie, po prostu mój płyn lepiej rozpuszcza. No też racja. I ja już to widzę. No co, Łukaszu, myślisz na temat naszego dzisiejszego eksperymentu? No cóż, zobaczmy. Weźmy łyżeczki, popatrzmy. Jak u ciebie? No wiesz, szczerze mówiąc, no tak sobie. A moja łyżeczka jest umyta idealnie. No, fajnie. Czyli? Wygrał nasz płyn. Tak jest, nie ulega wątpliwości, bo on jest jeszcze ekologiczny, skuteczny, nie podrażnia rąk. I może każda gospodyni może mieć to w domu. A jeszcze ja słyszałem, że on jest dość ekonomiczny. Czy to jest prawda? Pewnie, że jest. Słuchajcie, dokładnie w instrukcji jest napisane, że jedna łyżeczka od herbaty wystarcza na 5 litrów wody. 5 litrów? Dokładnie. Nie do wiary. No trzeba naprawdę sprawdzić. I to każdy może to zrobić, a my już wiemy. Wybieramy Tiambe.